Na naszej planecie trwa wielkie oczyszczanie. Era wodnika. Witajcie, moi drodzy. Dopóki próbujecie wszystko kontrolować i staracie się pojąć wszystko umysłem, to wasze koło karmy ciągle się kręci. Możecie je zatrzymać tylko wtedy, gdy w końcu zostawicie to wszystko w rękach Stwórcy, w rękach waszego wyższego ja lub w rękach wszechświata. Tak długo jak martwicie się o wszystko i o wszystkich, to będziecie się miotać od rozczarowania do rozczarowania. Dopiero wtedy, gdy już będziecie mieli tego dość, otworzycie się na zrozumienie, że pozytywne lub negatywne rezultaty mogą być ocenione wyłącznie w dalekosiężnej perspektywie. Nie jesteśmy w stanie widzieć wszystkiego. Ludzka świadomość jest oddzielona od tej wiedzy kurtyną, dlatego człowiek nie jest w stanie widzieć wszystkiego i wszystkiego rozumieć. A co najważniejsze, nie da się wszystkiego kontrolować. Jeśli nie chcecie dłużej cierpieć, to trzeba zrezygnować z kontroli, na punkcie której wielu ludzi ma po prostu obsesję. Smutne i nieokreślone czasy są zawsze największym sprawdzianem, czasem, gdy wiele dusz opuszcza Ziemię. W obecnym czasie potężne fale kwantowe oraz nieustanne rozbłyski słoneczne kruszą tę zasłonę i obnażają wszelkie kłamstwa, okropności i agonię tego, co się dzieje. Trwające na wszystkich poziomach zmiany są ogromne. Coraz więcej ludzi ma tego świadomość, i bardzo wielu z nich poddawanych jest próbom dotyczącym kontroli, wiary, zaufania dla wszechświata, swojego ducha oraz wyższego ja. W obecnej chwili rozstrzygają się ostatnie karmiczne zadania. Na Ziemi trwa ostatnie oczyszczenie, i ludzie ostatni raz stykają się z dramatami, które trzeba przeżyć świadomie. To jest właśnie mistrzostwo i osiągniecie je, bo po to się tu urodziliście. Bóg w swojej mądrości i łasce prowadzi przez labirynt czasu. Nawet jeśli początkowo wyjście jest niewidoczne, to każdy krok zbliża nas do niego. Błogosławieństw Wam wszystkim.